Siema po ciemku przed jutrzejszym liveem, na który zapraszam, o ludzkiej, o ludzkiej naturze, psychologii, o tym, dlaczego ciągnie nas do, do tłumów, dlaczego ciągnie nas do różnych organizacji, dlaczego zwłaszcza ciągnie nas do różnych ideologii i systemów wierzeń i niekoniecznie mówię tu o religii, bo wiele poglądów staje się systemem, systemami wierzeń. Um, to taka. Tu można by prowadzić dyskusję o, o, o religii. Dlaczego walka z religią jest z religią jako taką jest zła? Bo ze złymi praktykami religijnymi należy walczyć, ale walka z religią, dlaczego jest zła? O powodach, dlaczego potrzebujemy religii, to może innym razem. Natomiast jeśli nie mamy jakiejś religii, to sobie ją tworzymy. Ktoś powiedział, teraz zapomniałem, jeśli. Nie byłoby Boga, to ludzie sami by go stworzyli. No i odrzucając wiarę w Boga dowolnego, sami sobie te wiary różne tworzymy. I to są właśnie te ideologie, to są wiary w różne, w różne rzeczy, sprawy, przekonania. I teraz, co, co, co nas do tego ciągnie? Hofer napisał. Coś takiego, że nienawiść, nienawiść taka z pasją, nienawiść może zastąpić i zastępuje ludziom pustkę w ich życiu, brak celu w życiu. Ponieważ, ponieważ czemu? Ponieważ z jednej strony pozwala przyłączyć się do. Do, do, do świętej sprawy, do krucjaty. I nie mówię tu o świętej w, w kontekście religijnym, tylko tej uwielbionej sprawy, która jest ważniejsza niż wszystko inne. Um, i, I oprócz tego jeszcze ten pozwala pielęgnować. Poczucie skrzywdzenia, poczucie żalu, tak. Można robić z siebie ofiarę i na tej, zasadzie, na tej zasadzie domagać się czegoś i walczyć o coś, tak. Wypełnia to po prostu życiową pustkę, wypełnia to pustkę, między innymi po braku wiary, wiary w wyższy byt, wypełnia to pustkę. Po braku życiowego celu. Tam, powiedz, nazwijmy to sobie brakiem hobby, tak? Na przykład, ale brakiem generalnie celu życiowego, nieznajomością swojego życiowego powołania. No i właśnie różne ideologie, różne organizacje, właśnie dają jedno, jedno, jedno i drugie. Tak, o ile sam, sam tłum. A uczestnictwo w tłumie jako takim zaspokaja tą pierwszą potrzebę czyli tej uczestnictwa w tej wyższej sprawie, świętej sprawie wyrażenia swojego gniewu życia życia tym gniewem tak i, i, i zapełnia tutaj tą pustkę no to tutaj nie ma tego pielęgnowania żalu to jest, tłum się szybko kończy, emocje opadają bo wiadomo, hormony, hormony nie wydzielają się wiecznie się rozchodzi, a pielęgnować uczucie żalu można tylko i wyłącznie na dłuższą metę. Kiedy te hormony opadają, już no, coś trzeba robić, więc, więc wtedy właśnie jest przynależność, wtedy że tak powiem, swoje ramiona otwiera organizacja sekta, system wierzeń dowolny, tak? Nie, nie będę tu używał nazw, bo jak się rozejrzycie, to zobaczycie tego pełno, czy to są jakieś organizacje, jakieś ruchy społeczne od takiej czy, czy innej narracji, czy to są jakieś systemy sztuki, sporty walki, jest seria nagrań o sektach w sztukach walki, także tam proszę zetknąć, bo tam też jest rozwinięcie poniekąd, znaczy rozwinięcie, inne ujęcie tego, tego samego w sumie, w sumie tematu. Um, i teraz e, teraz tak A, więc je, jeśli należymy do jakiejś e, jeśli należymy do jakiejś organizacji teraz miałem, aha dobrze, teraz o tym chcę powiedzieć jeśli należymy do jakiejś organizacji to w, 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 pomiędzy tymi momentami uniesień emocjonalno-hormonalnych e, które pozwalają żyć tym gniewem w pasji po prostu e, w Zrobić taki, taki, taką. Wywołać. jak zauważycie, te osoby, teraz jest dużo różnych protestów, znaczy w ogóle na świecie od jakiegoś czasu, teraz w, w tej chwili również i u nas jest dużo różnych protestów na różne tematy. Jak patrzycie na niektóre osoby, to jest taki um, ekspresja takiej um, żarliwości, um, żarliwej wiary, tak? Wiary ogólnie, nie mówię wiary w tego czy innego Boga, przynależności do ta, takiej czy innej znanej religii, nurtu religijnego, natomiast ekspresja Presja żarliwej wiary, widać tą pasję, po prostu tą energię, tej nienawiści, która się wylewa, wykrzykując różne takie czy inne hasła z tej czy z tamtej strony barykady, to nie jest istotne, wszyscy temu ulegają o, w mniejszym bądź większym, e, w większym bądź mniejszym stopniu. Natomiast e, Brak, yy, znowu, tu, tu, tu ja prywatnie mam takie przekonania, natomiast tu, tu, tu akurat one nie mają nic do rzeczy, bo też te moje prywatne przekonania wynikają właśnie z tego faktu. Przyjąłem takie przekonania na podstawie, no właśnie, logicznych, logicznych obserwacji. Um, im, Im większe rozluźnienie obyczajów, tym większa życiowa pustka. E, tym, mniej, e, tym mniejsza szansa na odnalezienie jakiegoś celu w swoim życiu I tym większa szansa na udział w sektach, e, różnych ruchach ideologicznych O takich czy innych skrótach literowych, alfabetycznych czy nie i, i, i to, jest, to jest duże ryzyko dla społeczeństwa, dla tej osoby, wiemy, jak sekty potrafią być groźne i że sekta ten, każda rewolucja pożera swoje dzieci, to wiemy. nie? Po prostu, dlaczego tak się dzieje? Bo te, te osoby, które są potrzebne do z wygrania walki o byt danej ideologii to właśnie to, to są wojownicy, są żarliwi i tak dalej, no oni, ich postawa niestety nie sprzyja stabilności późniejszej organizacji, więc rewolucja taka czy inna się ich pozbywa umywa od nich ręce, albo są wykluczani, albo przy bardziej radykalnych metodach, radykalnych czasach są po prostu mordowani tak, będąc niesamowicie tym faktem zdziw zdziwionymi, nie natomiast tak jest, bo, bo są jedynie środkiem do osiągnięcia pewnego celu dla, I to nawet nie dla samej ideologii, tylko dla ludzi, którzy wykorzystują ideologię do osiągnięcia jeszcze innego celu. Więc tak to wygląda od tej strony. No i teraz dochodzimy do poznania siebie. Aha, ten brak, brak jakichś tam zasad, kręgosłupa moralnego, zasad, ten rozluźnienie obyczajów. Um, to widać, widać, widać po dzieciach, jak są te, te w cudzysłowie, wychowanie bezstresowe, ile problemów mają dzieci, którym nie narzucano pewnych zasad um, zachowania, pewnych norm społecznych, które nie zostały, to jest taki krytyczny wiek, między drugim a czwartym rokiem życia nie zostały socjalizowane. Czyli to nie, nie chodzi o to, żeby wychować by, by, by takich bezmyślne barany, które podążają za stadem, tylko nauczyć podstaw interakcji z, z innymi ludźmi. tak? Jeśli tego się nie zrobi właśnie tam do czwartego, to oczywiście jest zmienne osobniczo, tak? więc to jest taka luźna, luźna, że tak powiem, granica, taka bardziej wskazówka do czwartego roku życia. No to potem jest już to niesamowicie ciężkie do zrobienia, prawie, że niemożliwe. No i co widzimy, co, co, co widzimy na ulicach, na całym świecie. E, o, to, to jest, można to przedstawić tak swego czasu e, raper, który ten. E, który jest, z jednej strony ma dwie ponętne panie, z drugiej strony dwie ponętne panie, e, kilkaset tysięcy dolarów w postaci złotych łańcuchów na szyi, zanim stoi jego auto i on mówi o tym, jak jest ciężko żyć w biedzie, nie? E, No więc do tego to, to prowadzi. Ludzie, którzy mają wszystko, mówią o, tylko o tym, jak to jest źle, jak jest im ciężko, pielęgnują ten swój żal. Bo dzięki temu mogą uczestniczyć w świętej sprawie, odgrywać rolę ofiar odgrywać rolę ofiar, stosować szantaż emocjonalny dostać po prostu to, to, co chcą, i na to w ogóle nie zapracowywać. Dlatego jest ważne, by dziecko. Tutaj właśnie wprowadzać pewne obowiązki jakieś tam, oczywiście nie ma chodzić kopać ogródka w wieku 4 lata i innych rzeczy, czyli czegoś, co. Kiedyś na wsiach było normalną sprawą. E, niestety, oczywiście, wiele, wiele dzieci przez to umierało. E, natomiast pewne jakieś tam obowiązki już należy wprowadzać, coś trzeba wyrabiać, bo to. Jest z korzyścią dla tej osoby. Potrafi sobie później odnaleźć się w świecie, poznać siebie, tak? Bo siebie najbardziej poznajemy w trudnych, w trudnych sytuacjach, kiedy stajemy twarzą w twarz ze swoją tą gorszą stroną, jak ja jestem. Kurwa jestem leniwy, kurde, jestem gruby i co z tym zrobię, tak? I co z tym zrobię? I właśnie Karl yy, Gustav Jung yy, pisał, on w swoich pracach dużo, dużo, dużo właśnie poświęcił temu tematowi. Um, natomiast jedną rzecz, którą napisał, która idealnie tutaj pasuje, jest to, że yy, żadne drzewo nie wzrośnie do nieba, yy, którego korzenie nie sięgną piekiem. Jung dużo poświęcił yy, o yy, Dużo poświęcił e, czasu na omawianie, na zgłębianie i omawianie właśnie tej dwoistości natury ludzkiej, a zwłaszcza tej ciemnej strony natury ludzkiej. E, ja mówię: jest jed, takie nagranie na, na moim kanale. E, Tytułu nie pamiętam generalnie, kto, jak być dobrym człowiekiem, czy kto jest dobrym człowiekiem, coś, coś w ten, de, coś ten deseń. Gdzie mówiłem właśnie, właśnie o tym, o aspektach tego, czy prawdziwie dobrym człowiekiem może być tylko ktoś, kto jest zdolny y, zrobienia niewypowiedzianego zła, ale wybiera tego nie robić. Tak? To, jest, to jest właśnie to jest to, to o, czym, o czym tutaj w tym cytacie y, mówi Jung. Zresztą f, 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 generalnie. Większość jego twórczości jest poświęcona temu tematowi, bo bez poznania z tej swojej mrocznej strony. Nie jest się w stanie przed nią ochronić człowiek. Jak nie jest się w stanie przed nią ochronić, to bardzo ulega wpływom, bardzo ulega takim pod, podszeptom, manipulacjom mającym na celu właśnie uzewnętrznienie tej, tej jego mrocznej natury, żeby ona przejęła kontrolę, żeby właśnie żyć w tych negatywnych emocjach, żyć tymi emocjami, które nadadzą sens jego istnieniu. No i właśnie, jeśli ta dobra, po pierwsze, jeśli nie Poznaliśmy tej mrocznej swojej strony Tych wszystkich zakamarków Nie stanęliśmy nim twarzą w twarz Co lubię, że to jest, to jest jakieś takie e, Nie wiem, niefajne, świńskie Że nie wiem Jak moja żona je placki Ziemniaczane z cukrem Boże to jest dla mnie to, nie wiem, to powinno być karalne, chyba, ale może niekoniecznie, bo, 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 bo ten lubię swoją żonę. Um, więc, więc może nie, ale nie jest, nie, jest, nie jest to, to nie jest w porządku, po prostu jeść placki ziemniaczane z cukrem, nie? To jest chore. Eee, także pozdrawiam cię, moja droga. A więc bez kontaktu z tego swoją roczną stroną, bez uświadomienia jej jesteśmy podatni właśnie na wpływy, manipulacje i teraz jeśli do tego dołożymy, że nie mamy żadnego celu w życiu, a brak celu w życiu się bierze stąd, że nie mamy zasad, nie jesteśmy nauczeni pracy, tego, że coś się zdobywa, coś się robi, nie, nie mamy szacunku do siebie, tak? Szacunek do siebie, pewność siebie zdobywamy przez osiąganie sukcesów. Jesteśmy leniwi z natury. Jak nie musimy, to nie robimy. Jeśli za dziecko się robi wszystko, to ono nie będzie robić nic. Jak nic nie będzie robić, to będzie miało małą pewność siebie. Jak będzie mało, miało małą pewność siebie, będzie często ulegało tej swojej gorszej stronie i będzie właśnie rozrzeszczane, rozdarte i tak dalej, Rozczeniowe, No i jak prześpimy ten okres właśnie tej soc socjalizacji dziecka, czyli nauczenia pracy jego, no to nie będzie tego zaczątku pewności siebie, jak nie będzie tego zaczątku no to będzie z wiekiem coraz mniej, mniej, mniej pewne siebie coraz bardziej wpadało w szał będzie, będzie coraz bardziej jako już człowiek dorosły osoba dorosła będzie podatna na manipulację różnych ideologii, systemów wierzeń religijnych itd. i tak dalej nie mówię tu o religiach takich czy innych bo na chwilę takich tego co Potocznie się nazywa religiami, czyli tam, nie wiem, katolicyzm, islam czy coś, tylko w tej chwili nawet nauka stała się religią, systemem wierzeń, po prostu kultem, e, który w, w większości wypadków niewiele ma wspólnego z prawdziwą nauką, bo istotą nauki, istotą logiki jest kwestionowanie e, wszystkiego, odpowiadanie na różne pytania, a nie mówienie zaraz o jak tylko zadajesz, tam nie mówię, że się nie zgadzasz z jakimś oczywistym faktem, ale jak coś wymaga sprawdzenia, bo nie ma jakiegoś tam konsensusu yy, co do danego tematu, to od razu jesteś foliarzem, bo zadajesz pytanie. Nie, to, to, to nie jest naukowa droga, to jest droga sekt religijnych. Sekty religijne tak robią, że wszystko inne jest złe. Nie wolno nawet zadać pytania, które mogłoby podważyć to, o czym mówimy. Nie? To robią sekty religijne. Um, więc, więc podsumowując, warto poznać swoją mroczną naturę, yy, trzeba czymś się w życiu z, zajmować, trzeba, yy, jak się już w, w młodym, mówię o dzieciach, ale w młodym wieku człowieka yy, na początku zmusi do pracy, to automatycznie dajemy mu szansę osiągać sukces. jak zacznie osiągać sukcesy, to rośnie pewno siebie i nauczymy go głodu osiągania sukcesów, Yy, więc trzeba zbudować od tej strony chęć osiągania sukcesów, co się łączy z pracą, a nie zmuszać do pracy, więc yy, jak obudzimy ten głód, będą mieli swój, yy, swój cel w życiu, trudniej im tym ludziom będzie oddać się swojej mrocznej naturze, nawet jeśli jej nie znają, oczywiście i dałem je poznać swoją mroczną naturę yy, i w dodatku pielęgnować swoją tą dobrą, dobrą stronę to jest właśnie, tu widzimy, mówię, tutaj o, mówię tu o Jungu, mówię o takich potocznych spostrzeżeniach, mówię o wychowywaniu, mówię o psychologii ewolucyjnej. Dochodzimy teraz do taoizmu, buddyzmu, czyli ying i yang. Widzicie, tu wszystko się gdzieś tam przenika, ludzie to już zauważali od dawna, więc pielęgnowanie tego swojego, kobiecego pierwiastka. Dlaczego tym złym pierwiastkiem jest pierwiastek kobiecy? Bo jest bardzo emocjonalny, bardzo ulega, więc my, my mężczyźni, też mamy trochę tego emocjonalności w pewnych dziedzinach, natomiast w tych, w których my jesteśmy mocno emocjonalni, kobiety są tam bardzo chłodne, tam, gdzie my jesteśmy mocno chłodni, kobiety są bardzo emocjonalne, stąd to wszystko fajnie do siebie pasuje, tak? Każdy ma swoje zadanie do zrobienia, nie ma gorszych, lepszych ludzi, dlatego, że jest inna płeć, nie... Każdy ma swoje zadanie do spełnienia. Trzeba tylko nie zaklinać rzeczywistości. Wtedy życie może, być, życie może być piękne. Bo może ja też chciałbym być fajną, cycatą blondynką i nie musiałbym się starać o lajki, nie musiałbym być merytoryczny na tym kanale, nie musiałbym czytać z dziesiątek książek z psychologii, z taktyki, pola walki, wojskowości, psychologii ewolucyjnej, behawioryzmu, filozofii. Żeby te wasze lajki zdobyć, wystarczyłoby, żebym się uśmiechnął i może podepchał cycę, i już by był milion lajków, tak? Ale no niestety, niestety, niestety nie jestem taki, jaki jestem. Pojętego, tego, że najbardziej przystojnym mężczyzną na świecie, to jednak te lajki się nie sypią, bo nie jestem nawet średnio ładną babeczką. Um, więc czas się nacharować, tak? No i, no i cóż No i cóż I tak to, tak to wygląda Także zapraszam na live'a Do podyskutowania o tym temacie Jutro godzina 15 Jutro godzina 15. O tej mrocznej naturze porozmawiamy o, yy, o udziale w tłumie, więcej trochę poruszymy też tej psychologii tłumu. Tutaj jest podstawa uczestnictwa tego, a teraz yy, tam sobie porozmawiamy, jak to się tam, że ktoś się wciągnie i dlaczego jak ktoś w tłumie ma jakiś debilny pomysł, to wszyscy zaraz za tym idą, bo uznają, że to jest jeden z najlepszych pomysłów, jaki słyszeli w życiu. Yy, więc o tym te, te tematy też zgłębimy. Później pewnie gdzieś tam, jak znajdę czas, to postaną nagrania o tym. Natomiast zapraszam na nagrania. Mam ambitny plan, żeby w tym tygodniu dokończyć ten challenge kurde, 25 pompek przez 25 dni. Tam zostały mi chyba trzy wejścia, zdaje się. A potem będzie o... Potem mają być nagrania o o właśnie o PTSD i depresji i następne w kolejce będą o sygnałach seksualnych kobiet. Bardzo ważny bardzo ważny temat, bardzo ważny temat, żeby móc zrozumieć pewne problemy. Po pierwsze i społeczne, a dla nas najważniejsze oczywiście bezpieczeństwa osobistego i samoobrony. Um, także tym się zajmiemy, natomiast to będzie już w yy, grudniu. Także challenge skończę teraz w ciągu najbliższych dni, choćby nie wiadomo co. Um, a, a, a kolejne nagrania ruszą gdzieś tam dopiero w grudniu. Dlaczego? Bo wybieram się na 16-dniowe przeszkolenie do Wojsko Brony Terytorialnej i nie będzie mnie, ile nie będziemy mieli, 16, a nawet w praktyce trochę więcej, bo tu jeszcze będzie wliczony czas dla rodziny. Także tyle. A jak rodziny, to moje urodziny. 18 listopada, ktoś chce zrobić mi prezent. <laughs> Może na tą operację biustu yy, będzie się więcej la lajków spało. Yy, to tyle, kochani. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.